Dobrze, już. Już momencik. Ale komu to by tu przeszkadzało? Przecież tutaj w ruchu lądowym to jest... To nie ruch, tu jest pole. Tak, żeby pan wiedział, że w ruchu lądowym, nawet poza drogą publiczną, tak, nawet poza drogą publiczną, kierowca musi poruszać się co najmniej trzeźwo. Dobrze, że wziąłem. A trochę się wystraszyłem. Nie ma co się bać, tak? Pani kierowca, motocykl jakiej pojemności? Motocykl 350. Coś pan powie na temat tablicy rejestracyjnej? Dlaczego taka? Dlaczego w tym miejscu? Ojene. Nie ma w zasadzie, no bo to nie jest tablica rejestracyjna. Znaczy, bo głównie jeżdżę po, no nie po drogach publicznych, a... no jest taka ta tablica, no po prostu. Porusza pan się w ogóle, czy nie? Nie. Wiedział, że po drodze publicznej z taką, że tak powiem, imitacją tablicy rejestracyjnej nie może pan się poruszać, bo to jest pojazd wtedy niedopuszczony do ruchu. To jest niedopuszczenie do ruchu pojazdu. To jest elementem identyfikacyjnym pojazdu, tak? Dowód rejestracyjny. I tablica. Tak, dowód rejestracyjny i tablica rejestracyjna to są generalnie elementy dopuszczające pojazd do ruchu. Także na przykład tutaj, w tym momencie, na drodze publicznej, no miałby pan, powiedzmy, no za to jest generalnie wykroczenie, nie? Jest zakaz dalszej jazdy, jest pojazd niedopuszczony do ruchu. I co mi grozi wtedy, jak mam taką tablicę? Na drodze publicznej. Panie, no mandat karny, to jest do 500 zł i jeden punkt jest za. Jeden punkt. Tak. Natomiast w przypadku, jak jest tablica rejestracyjna umieszczona w sposób nieprawidłowy, nieczytelny, jakoś tam, nie wiem, schowane, są też takie elementy, niektórzy wysuwają sobie tablicę, chowają, no to wtedy już, powiedzmy, kwalifikujemy to jako no, utrudnianie, zakrywanie tablic rejestracyjnych. Za to też jest też mandat, jest to też wykroczenie. Natomiast no, jest trochę niższy mandat, ale też jest, nie? A jeżeli chodzi o, na przykład, zostanę zatrzymany z taką tablicą, no przypuśćmy, zjeżdżam z terenu, muszę kawałek drogi przejechać asfaltem, czyli drogą publiczną, zostaję zatrzymany, zostaję ukarany. I wtedy co się dzieje? Muszę, co, mogę dalej jechać, czy muszę zamocować? Jeśli pan dysponuje, tak jak mówię, homologowaną tablicą rejestracyjną, jeśli pan na miejscu kontroli zamontowałby tą tablicę, tak, no to ja nie widzę przeciwwskazań, żeby pan dalej jechał. Aha, dobrze. A jeżeli jej nie ma? No to wtedy jest zakaz dalszej jazdy, wtedy nie może. I za weta. Tak. Dokładnie. Może zbadamy do kierowcy na stan trzeźwości. Dobrze. Bo tak jak mówię, w ruchu lądowym, nawet poza drogą publiczną, to i tak to obowiązuje. Będzie to zaraz ustale w systemie, ale rok produkcji, jaki jest motocykla? 2017. Aha, czyli po 86 roku, tak? Tak, tak. Tak, dobrze. No bo mówię, jeśli chodzi o poruszanie się po drodze publicznej, no to motocykl zarejestrowany po 86 roku, to jednak te kierunkowskazy musiałyby mieć, żeby pan wiedział, nie? Mhm. Po 86, bo ten widzę, że nie ma, ale... Ale mówię, jeśli na drodze publicznej mówimy, nie? Tak, tak. Widzę, że tak wam wszystko zrobiło. Dziękuję. Tak? Trzeźwość, to jest najważniejsza sprawa. Tak. A, czyli zdałem, zdałem egzamin na trzeźwego kierowcę. Dobrze. Trzeźwy ma uprawnienia, motocykl poruszy się poza drogą publiczną, także dzisiaj do pana zastrzeżeń nie ma.